Majera będą czekać na skok swojego syna. Marcel Rajmond, Szwajcar, w 1933 roku tu w Innsbrucku wygrał Mistrzostwo Świata. Potem Aman, potem Kitter, a teraz Kilian Payer. Czy będzie Szwajcar mistrzem świata bez żadnego wygranego konkursu Pucharu Świata? Chyba nie. Chyba nie. Jego przewaga nad Aizen Dichlerem wynosiła 1,2 punktu. Ale może być drugi. Może być drugi, tak, chyba będzie drugi, bo to jest dobry skok. 129,5 metra. To jest świetna odległość. Miał przewagę nad Karlem Geigerem 1,5 punktu. Będzie miał odjęte zawiat 1,4. Noty sędziowskie 17,5-18 punktów. O, może być drugi albo trzeci. Medal, wydaje mi się, będzie miał Kilian Payer. Poza podium. Tak poza jest. Podium. Tak jest. Dzisiaj Niemcy mają wielki dzień na skoczni. No, będą mieli chyba złoto i srebro. Tak się wydaje. Tak się wydaje. Zaraz zobaczymy, no bo oczywiście, jak to w takich momentach zwykle bywa, dosyć długo musimy czekać na wyświetlenie wszystkich składowych i potwierdzenie rezultatu. No, ale i tak Kilian Payer, jakby go ktoś zapytał wcześniej, czy on bierze w ciemno jest medal. Jest na podium w żadnym konkursie Pucharu Świata. W tym sezonie po raz pierwszy wchodził do dziesiątki i tutaj będzie w czołowej trójce konkursu na dużej skoczni na Mistrzostwach Świata. Niesamowity występ Kiliana Payera. Miejsce trzecie. Tak jest! Dla niego to jest nieprawdopodobna radość. On się nie martwi tym, że nie jest mistrzem świata. On jest niezwykle szczęśliwy, że ma medal na Mistrzostwach Świata. Wielkie gratulacje! No, to srebrnego zresztą nie zabrakło. Dużo. No tak. Punkty 20. No, Aizen Dichler jeszcze raz pokrzyczał z radości, no bo dla niego też to jest przecież fantastyczny rezultat. Wielkie szczęście, wielkie święto. No, dla Karla Geigera oczywiście także. Także brawo dla obu niemieckich skoczków. Markus Eisenbichler wygrywa przekonująco. No nie ulega wątpliwości. 12 punktów przewagi nad Karlem Geigerem to jest dużo, ale ten finałowy skok był rewelacyjny w jego wykonaniu. Karl Geiger ze srebrnym medalem. Kilian Payer z medalem brązowym. 4. Ryu Kobayashi. 5. Kamil.